Niezwykle miło mi jest i mam ogromny zaszczyt zaprezentować to piękne wydawnictwo. Drodzy Państwo, ja muszę Państwu powiedzieć, że macie niezwykłe szczęście, bo to jest pierwsza monografia opracowana w taki sposób dzielnicy Komorowice. W mieście w Bielsku Białej, w innych dzielnicach, owszem, są opracowania, chociażby nieżyjącego już doktora Jerzego Polaka, ale to jest bardziej rys historyczny niż monografia, więc to, co dzisiaj trafia do Państwa rąk, ta publikacja, to jest naprawdę ogromne, wielkie wydarzenie. Nasze miasto ma bardzo ciekawą i zróżnicowaną historię. Wichry dziejów tutaj narobiły wiele różnych rzeczy, i tych pozytywnych, i tych negatywnych. I w to też wpisana jest historia Komorowic. Cieszę się, że po latach starań udało się ją wydać. Dziękuję oczywiście autorom. To jest nasza tożsamość. Tożsamość to nie dotyczy tylko całego miasta, ale też zwłaszcza w naszej sytuacji, kiedy kiedyś kilka dzisiejszych osiedli kiedyś było osobnymi gminami, no to ta tożsamość właśnie też świadczy o takiej naszej wspólnotowości, o tym, że te korzenie warto znać. Jestem dumna, że mamy tą książkę. Ona zrodziła się z marzeń, zrodziła się z woli grupy osób, która sobie wymyśliła, że warto, żeby założyć stowarzyszenie, i żeby to stowarzyszenie, które nazwaliśmy najprościej, po prostu Stowarzyszenie Komorowice, żeby to stowarzyszenie powalczyło o wydanie właśnie takiej monografii. Kłaniam się w pas wszystkim tym, którzy byli w tym projekcie od początku. To jest historia ludzi, którzy zamieszkiwali ten teren i zamieszkują. Ja mieszkam tutaj w piątym pokoleniu, a są osoby, które mieszkają tutaj od 10 pokoleń. I to jest wartość. Dlatego cieszę się, że ta pozycja mogła powstać.